Kolejne spotkanie RBN w sprawie Sytuacji na Ukrainie. Szef BBN podał daty Paweł Soloch. W poniedziałek kolejne posiedzenie RBN w związku z sytuacją na Ukrainie. Prezydent Andrzej Duda zwołał na poniedziałek posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w związku z sytuacją na Ukrainie poinformował pa szef BBN Paweł Soloch dodał, że prezydent podzieli się informacjami z nadzwyczajnego szczytu NATO oraz z rozmów z prezydentem USA Joe Bidenem. Według Soloha prezydentowi zależy na udziale opozycji w kształtowaniu polskiej polityki wobec rosyjskiej napaści na Ukrainę. To konsekwentna linia działań prezydenta, który od wybuchu konfliktu dba o to, by przedstawiciele opozycji byli informowani i przez możliwość zabierania głosu mogli współuczestniczyć w kształtowaniu polskiej polityki i zachowaniu państwa polskiego w odniesieniu do agresji, powiedział szef BBM PAP. Poniedziałkowe spotkanie będzie także dla prezydenta okazją do podsumowania szczytu NATO i wizyty prezydenta Bidena. Spotkanie będzie nosiło klauzulę tajności, więc prezydent będzie mógł się podzielić informacjami z rozmów na szczycie na to i z prezydentem Bidenem, dodał. Poprzednie posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, związane z sytuacją na Ukrainie, odbyło się 2 marca. RBN jest organem doradczym prezydenta. W jej skład wchodzą marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, szefowie MON, MSWIA i MSZ koordynator służb specjalnych, szefowie ugrupowań politycznych reprezentowanych w parlamencie lub przewodniczący ich klubu wiku, szef kancelarii i prezydenta i szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, który jest sekretarzem Rady. Prezydent może zapraszać do udziału w pracach Rady również inne osoby, jeśli uzna to za wskazane.